Witam Państwa. Odcinek kontrolny. Wyniki czyszczenia monet miedzianych. Moje doświadczenie. Mydło plus woda. Najlepsza metoda moim zdaniem. Minęło ile? 2 lub 3 dni. I od razu pierwsze monetki zostały jakby wyczyszczone, tak jak mieli taki charakter zabrudzania, który nie potrzebował długiego czyszczenia w tej wodzie mydlanej, po prostu wystarczyło tam umyć te monety. Jeszcze połowa monet pozostała z bardzo mocnym zabrudzeniem i będą czyszczone jeszcze, myślę, nie wiem, co najmniej z 2 tygodnie. W miarę możliwości będę to Państwu pokazywał. No i chcę powiedzieć taką rzecz. Dooglądajcie dany odcinek do samego końca, żeby zrozumieć samą ideę czyszczenia monet miedzianych. Dlaczego warto czy nie warto czyścić, żeby podjąć prawidłową decyzję, tak? Ja nikogo nie zachęcam, bo po prostu trzeba mieć odczucie w czyszczeniu monet, żeby nie przesadzić. No i powiem jeszcze taką rzecz, że podczas czyszczenia tych monet miedzianych istnieje taki niewielki problem. Po wyczyszczeniu monet pozostaje jakby taki biały naleciek tam na tle monety, to jakby pozostałości mydła i jakby takiego talku po mydle, tak? I ten moment taki bardzo trudny do wyczyszczenia, ale mydło to jeszcze nie koniec czyszczenia monet miedzianych, bo ja jeszcze te monety konserwuję, żeby uchronić monety przed wpływem czynników atmosferycznych, żeby moneta nigdy już więcej nie została skorodowana, a po prostu konserwuje monetę, nadaje tej monecie wyglądu pięknego, wyrównuje kolor tej monety bez żadnych tam farb i tego typu rzeczy, tam oksydy czy coś w tym stylu. Nigdy takim nie korzystam. Korzystam z najprostszych metod i powiem, że nie jestem barbarzyńcem. Jak widzicie, moneta ma swoją taką naturalną patynę lub zielonawą, lub malachitową, lub taką brązową, podobną do gabinetowej patyny. I nie niszczę monet, nie wyczyszczam aż do takiego połysku, jakby to lustro było, tak, miedziane. I powiem jeszcze taką rzecz, że ten odcinek o końcowym zabiegu konserwacyjnym ja nie będę nagrywał, bo po prostu nie widzę w tym sensu, żeby tam ktoś tam do mnie pisał, że ja tam niszczę monety i tego typu rzeczy. Ja po prostu to będę robił, a Państwu pokażę tylko jeszcze po zabiegu konserwacyjnym, jak wyglądają te monety. I ważna rzecz, jak czyścicie monety miedziane, to tutaj z szmatą te części trzeba powycierać. Bardzo istotny moment, bo najczęściej źródło korozji może chronić się akurat w tych miejscach. I to bardzo ważne, żeby to wyczyścić, tak, żeby nie było tego zielonego, tych zielonych pozostałości po mydle. I co jeszcze będę robił? Zaraz pokażę te wszystkie monety po kolei i powiem tak, że te monety po tym, jak pokażę Państwu, pójdą na grzejnik, żeby wyschnąć. Będą dobę, może dwie w cieple, żeby po prostu ta wilgoć wyszła z monety, żeby można było przystąpić do zabiegu konserwatorskiego, żeby później nie było tak, że moneta została zakonserwowana od czynników atmosferycznych, a w środku monety odbyły się takie procesy korozyjne i wtedy będzie bardzo brzydka sytuacja, kiedy moneta jakby ma takie wypuklizny. Nierzadko takie monety można spotkać na aukcjach.
to wyniki nieudolnego czyszczenia lub amatorskiego czyszczenia monet. Ja nie mówię, że jestem tam profi czy coś, ale poziom mój jest dość taki wysoki w tym czyszczeniu i zaraz pokazuję Wam Państwu te rezultaty. Pierwsza moneta, 67 rok. Tam pozostałości takiego, takiej patyny pozostałe, tak, starej patyny. Ja to nie widzę sensu czyścić monety do samego tła tej monety, tak, do samej struktury monety, bo niech pozostanie ten urok. Nie jest to moneta idealna i nie ma sensu jej czyścić do samej struktury monety. Kolejna monetka. Bardzo piękny grosz. Można by było jeszcze go nieco wyczyścić, żeby pozbyć się tego zielonawego nalotu, ale zadanie było zrobić monetę czytelną i bardzo efektowną. I tak to zostanie. Jak widzicie, tutaj kawałeczek tego mydła pozostał nam, tak? I ten taki biały ten nalot, to jakby pozostałości po mydle. No i plus ta autentyczna patyna zielona. Pozostawiłem, bo ta patyna nadaje monecie urok. I tak zostanie zakonserwowana. I po zabiegu konserwacyjnym kolor tej monety będzie taki jak patyna gabinetowa, czekoladowo-brązowy z połyskiem. Super będzie. Powinno tak być. 87 rok. Też widzimy mydło, ale to nie problem. Ja to wyczyszczę podczas zabiegu konserwacyjnego. 87 rok, monogram czytelny. Też pozostawiłem tam te części patyny. Światło nie przekazuje tak rzeczywistego stanu tej monety, ale jest bardzo w takiej dobrej kondycji, w miarę dobrej kondycji. Myślę, że po zabiegu na trójeczkę można będzie wyciągnąć tą monetę. No, a może nawet na 3+. Ta moneta od razu była w kiepskim stanie. Było zadanie zrobić czytelną. Bez takich niepotrzebnych tam nalotów, żeby ta patyna była jednolita, taka jednorodna. Ta monetka też miała tam czarne te naloty różne. Była prawdopodobnie za życia palona gdzieś lub uczestniczyła w pożarze. I no, w takim stanie kupiłem. I z ciekawości kupiłem, bo chciałem przeprowadzić tutaj ten zabieg konserwacyjny i zobaczyć, jak to będzie prezentować się ta moneta po tym zabiegu. Widzicie, taka w miarę czytelna. Troszeczkę widać napisy, 68 rok. Kolejna monetka. Też taka jakby po pożarze. To najtrudniejszy ten rodzaj patyny, tak? I praktycznie nierealne do wyczyszczenia, bo podczas takich jakby podczas takiej sytuacji struktura monety się niszczy bezpowrotnie i czegoś lepszego nie da się tamten zrobić z taką monetką, bo już w tamtych czasach jeszcze ta monetka została tam zniszczona tam miejscami. Kolor tej monety w naturalnym świetle to brązowy i piękny. I po zabiegu nie będzie już tych brązowych tych plam białych i tam czarnych, tak będzie kolor jednolity. Bardzo piękny będzie.
Też była w słabym stanie monetka. Nie widzę sensu jej czyścić, marnować czas. Zrobię zabieg konserwacyjny. Zielona patyna po całej powierzchni. Piękna monetka. Po konserwacji być może stan trzeci. Będzie. Ta też jest bardzo w dobrej kondycji moneta. Pozostawiłem tą patynę. Można było wyczyścić do struktury tej monety, ale jak widzicie, po tej prawej stronie, pod tą zieloną patyną, już takie jakby nierówności powierzchni tej monety i lepiej będzie zakonserwować tak jak jest, z tą zieloną patyną, która w miarę tam wyrównuje tą całą powierzchnię. Bo moneta jest bardzo piękna. Literki EB 75. Ta moneta najpiękniejsza. W ogóle ma taką jakby gabinetową patynę i połysk nawet. I ja zastanawiam się, czy nie wrzucić dalej do czyszczenia, czy tak zostawić. Być na pewno tak już pójdzie na zabieg konserwatorski. Niech to pozostanie, bo ten nalot miejscami zielony, który jeszcze tam pozostał, on tutaj między orzałkiem a tą ramką tarczy, niech to pozostanie, bo ten nalot pozostałości tej patyny naturalnej jakby nadają tej monecie takiego uroku. No i tak wygląda ta moneta, tak jakby była. Kolejna monetka. Ta moneta jeszcze pójdzie do czyszczenia. Wyciągnąłem po prostu pokazać, jak to wygląda, jak wyciągasz monetę z tego mydła, z mieszanki mydła i wody. No. Pójdzie do czyszczenia, dlatego że struktura monety jest taka równomierna. Można tak, żeby było puścić na oczyszczenie do tego, do zabiegu konserwatorskiego, ale myślę, że jeszcze trzeba poczyścić, żeby uwolnić tego byczka na herbie pięciopolowym, bo tak jego na kamerce nie widać, a tak rzeczywiście to widać tego byczka. Także tak to wygląda. Proces czyszczenia tych monet. Jeszcze nie koniec. I zobaczycie w następnych odcinkach, jak wyglądają już po zabiegu konserwatorskim te monetki. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.